dzisiaj podamy modnego burgera, tylko że w wersji indyczej. Będziemy potrzebować do tego mięsa z udźca. Podamy to w fajny sposób, niestandardowy, bez bułki, na kremie z zielonego groszku. Pamiętajcie, że mięso musi być w temperaturze pokojowej, dlatego musicie wyciągnąć je z lodówki około 30 minut przed przygotowaniem. Zaczniemy od przygotowania kremu z groszku, który będzie sobie cierpliwie czekał na mięso. W garnku szklimy cebulę, dodajemy groszek i zalewamy go wodą do poziomu groszku. Gotujemy do momentu, aż groszek stanie się miękki. Jak groszek stanie się miękki, ściągamy go z ognia i właściwie krem jest prawie gotowy. Wystarczy go zblendować i dodać śmietanę. Zabieramy się za mięso, do którego musimy dodać natkę pietruszki drobno posiekaną, musztardę Dijon, jajko, sól, pieprz, no i oczywiście skórka z cytryny i sok z cytryny. Wszystko zagniatamy razem i formujemy na burgery grubości około 2 cm. Zabieramy się za smażenie mięsa. Musimy rozgrzać olej na patelni, niech to będzie olej roślinny. Smażymy około od 3 do 5 minut z każdej strony. Najprzyjemniejszą częścią przepisu to nałożenie potrawy na talerz. Podgrzewamy krem z groszku, nalewamy do głębokiego talerza, ale tylko troszeczkę, żeby mięso w nim nie pływało i rozkoszujemy się smakiem.